kolejna edycja naszych działań, które są skoncentrowane na tym, żeby przede wszystkim nieść pamięć o heroicznym czynie, którego dokonali nasi bohaterowie, powstańcy warszawscy, ale żeby też pomagać Państwu, powstańcom warszawskim. Do tego zachęcamy. Zachęcamy młodzież, zachęcamy żołnierzy Wojska Polskiego i rzeczywiście ten proces postępuje. Ja jestem dumny z tego, że żołnierze Wojska Polskiego, szczególnie tu chciałbym wymienić 18. Brygadę Wojsk Obrony Terytorialnej, Warszawską Stołeczną Brygadę, że dziedziczą tradycje właśnie powstańców warszawskich. Ale też chciałbym podziękować podchorążym z uczelni wojskowych za ich aktywność w tym dziele pomagania powstańcom warszawskim. My ze swej strony, jako Ministerstwo Obrony Narodowej, stworzyliśmy ramy służące niesieniu pomocy i wsparcia dla powstańców warszawskich. Zrobiliśmy to dlatego, że częścią naszego DNA jest właśnie państwa czyn, państwa aktywność w czasie Powstania Warszawskiego, w czasie II wojny światowej. Warszawa to miasto niezłomne. Ja urodziłem się, wychowałem, mieszkam pod Warszawą w Legionowie, ale też związki Legionowa z Powstaniem Warszawskim są ewidentne. 3 dni trwało równolegle z Warszawą Powstanie Warszawskie w Legionowie. Lokalnymi bohaterami są harcerze Szarych Szeregów, którzy polegli w walce, próbując zatrzymać żołnierzy niemieckich, którzy z koszar udawali się do Warszawy, żeby właśnie tłumić Powstanie Warszawskie. Żołnierze Armii Krajowej zginęli też podczas rozmontowywania torów, które dokonało się o tyle, że zatrzymany został pociąg pancerny, który też jechał w stronę Warszawy, żeby walczyć z powstańcami warszawskimi. Jest na sali również starosta wołomiński, pan Adam Lubiak. Chciałem wymienić właśnie powiat wołomiński. To jest najliczniejszy, najbardziej zaludniony z powiatów około warszawskich, tych 8 powiatów, które okalają Warszawę. I też wiem, że władze samorządowe, powiat wołomiński, stara się o to, żeby wspierać powstańców warszawskich, którzy mieszkają na terenie tego powiatu. A więc mówię o tym, żeby pokazać, że tworzymy wspólnotę wokół właśnie państwa czynu, tego bohaterskiego czynu. Bardzo się cieszę z tego, że żołnierze z 18. Stołecznej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej niosą właśnie w przyszłe pokolenia tą pamięć o czynie powstańców warszawskich, ale bardzo się cieszę, że na sali widzę też żołnierzy z 1. Warszawskiej Brygady Pancernej, że widzę także żołnierzy z dowództwa garnizonu Warszawa, to również z jednostki wojskowej komandosów z Lublińca. To są żołnierze, którzy w poprzednich edycjach osiągnęli ten laur zwycięstwa w naszym konkursie. Oczywiście chwała tym, którzy okazali się najlepsi w konkursie, ale sam udział w tym konkursie już jest też powodem do tego, żeby złożyć podziękowania, gdyż chodzi nam o to, żeby właśnie pamięć trwała wiecznie o czynie heroicznym, czynie bohaterów, powstańców warszawskich. Jeszcze raz serdecznie dziękuję powstańcom warszawskim za obecność i bardzo dziękuję wszystkim tym, którzy włączają się w nasze działania zmierzające ku temu, żeby podtrzymać pamięć i żeby pomagać powstańcom warszawskim. Tu szczególnie jeszcze chciałbym podziękować Telewizji Polskiej, szczególnie TVP3 Warszawa za to wszystko, co Telewizja Polska robi, żeby ten przekaz
był dostępny dla wszystkich mieszkańców Warszawy i okolic. Dziękuję bardzo.